dzisiaj mamy? To jest 5. Gdzie jest 3? Pokaż pączkiem. 3. To? Nie, to jest 2. Już tam zjadłeś. To? Gdzie jest 3? Gdzie jest 3? Gdzie jest 3? Nie, to jest 16. Nie wiem. Jak nie wiesz, też szukam. Tu jest 3. 3. Mamy dzisiaj 3 grudzień. Nie umiem opierać. No to nie jest jeszcze czekoladki. To chyba tu. A jednak umiesz. No czary. Znałam. A wiesz, że pies jadł Robertowi kalendarz? Nie tylko. No bo Robert zostawił na fotelu i pies mu zjadł. Mama, ja zlewam mi go. Cały. Zlewam mu. Cały. A skąd to masz? Zostaw! Oddawaj, oddawaj. Wiesz co? Wiesz co? Normalnie dzisiaj rano jest przeokropny. Strasznie nam dokuczasz. Strasznie. Strasznie nam dokuczasz. Dobra. Dobra jest? Uważaj, bo ci też zjebie. Dobra, ogarniamy się szybciutko do przedszkola. Chowaj kalendarz, tak żeby piesek nie zjadł. Zjadł. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. U nas takie 3 bobry. Znaczy właściwie 2. I ja 3. Już świąteczny. Bober. To lecie z bombkami. Tu przedszkola. Jednak zmieniłam zdanie i dostał normalny rozmiar. Bo udało mi się odkopać takie nietłukące się bombki. No ale gdzie je tam podnosisz? Nie widać, jakie są piękne. Jakie są piękne, nie? No. I co będziesz je, co z nimi robił? Wierzę na choinki, kola. Na choince przedszkola. Wiesz co, poczekaj. Nie na choince, tylko na żywej jodle kaukaskiej. No przecież w twoim przedszkolu nie ma choinki zwykłej. Jest jodła kaukaska. No przecież nie wiesz. W najlepszym przedszkolu przecież jest najlepsza choinka. I niesiesz najlepsze bombki. Dzień dobry, dzień dobry. 3 grudnia. Update pogodowy. Ci dalej kopcą. Wschodzi słońce. Zimno jak cholera, drugi dzień z rzędu minus 5 stopni. Żyję, ale jak widać ledwo. Czapka, wielki kaptur, wielki szal. Jeszcze bym sobie coś najlepiej na oczy nałożyła, bo mi w powieki chłodno. Nie Ori, w powieki chłodno. I tak mi zimno. Oczywiście rękawice, wszystko jest. Pełen zestaw zimowego taternika. Maseczki nie mam. Ale właściwie to ją chyba założę, bo będzie mi tu ciepło jeszcze, nie? Tak ją nasunę wysoko i będzie mi jeszcze tam ciepło. Co ty żreż znowu? Ja tu gadu, a pies grzyby wcina. Zwariowałeś i to jeszcze trujące. No właśnie chyba psa zabiłam. Przynajmniej będzie święty spokój, bo powiem wam, że dzisiaj od rana tak go coś naszło. Od godziny 6 podgryzał mi ręce, lizał mi buzię. No zobaczcie, co on dzisiaj w ogóle odczynia, co dzisiaj. Kto ma tyle energii? Kto ma tyle energii? O, po grzyba wróciłam. Nie wolno. Strasznie dużo. Jak już zeszłam na dół, to tak dokuczał dzieciakom. Masakra. Trzeba go iść ostro wybiegać. O, poczekaj, bo przecież pani nic nie widzi i zaraz zęby straci. No i tyle z nauki chodzenia. Czekamy, aż przyjedzie stary, będzie cię uczył. Co za dzień, no idź. Właśnie maszerujemy. Ori był w sanepidzie, sam się prowadzi, proszę bardzo. Grzeszny pies, tak go wytrenowałam już, że sam sobie smycznie się. Właśnie wracamy, odebrałam wyniki. Zaraz sprawdzę już w samochodzie, bo nie mam czasu, czy jest wszystko w porządku. Ale chyba tak, bo inaczej by mnie chyba zamknęli, nie? Znaczy nie, to było na jakąś salmonellę, jakieś szagi. Nie wiem na co. Znaczy wiem, ale nie pamiętam. Także najgorsza, gówniana sprawa załatwiona. Teraz szybko pędzę do Leclerca, bo tam widziałam, że mają fajne
do wałkowania ciasta. Te ciastownice, tortownice? Nie, ani jedno, ani drugie. No wiecie, takie maty, co mi się przyda do moich świątecznych pierogów. Potem lecę odebrać szybko Kaja i zwinąć Roberta, bo oni dzisiaj na szczepienie też. Właśnie byłam też z psem. Mamy szczepienie na wściekliznę, także komplet szczepień mamy już z głowy. Nie powiem, ile nas to finansowo wyniosło, ale dobrze, że już na rok czasu spokój. No i na 14.30 lecimy na szczepienie z Kajem i Robertem na gruźlicę, także dzisiaj wszyscy się szczepią. Może i ja bym się zaszczepiła na coś, tylko nie wiem w sumie na co, na głupotę chyba, ale to już na pewno za późno. Dobra, lecimy dalej. Nie, reklamówka. Co to jest? Co to jest? No nie bój się. Nie bój się, bądź odważny. O, jak warczy. No, co to jest? Jeszcze się bezczelnie rusza, zobacz. Bezczelnie. Co się za mną chowasz? Ori. Dobra, lecimy, bo czasu nie ma. No właśnie, przeglądam wyniki. Wszystkie oddane 3 próbki zdrowe. Siadaj, Ori. Siadaj. No usiądź. Zaraz pojedziemy do domku. No bądź grzecznym pieskiem. Także jej nie mam żadnej salmonelli ani shigella. Shigella, shigella. Jak to egzotycznie brzmi. Shigelli też nie mam. A szkoda. Fajnie byłoby mieć shigelle. Shigi, shigi, shigi. Nie no, żartuję. Ja sobie robię oczywiście. No weź. Nie. Nie wolno na siedzenie. Tam jest psa miejsce. Tam. Dobra. To lecę po tą... Jezu, jak to... Stolnice! Stolnice. Widziałam, że w Leclercu są takie stolnice silikonowe, co po prostu się rozkłada. Także mi się taka przyda, bo ja ciągle po prostu na stole. Chociaż wiecie, ja najpierw ten stół dokładnie myję. Nie kładę ciasta na brudny stół. Dokładnie myję, ale jednak stolnica się przyda. Zwłaszcza, że teraz będziemy tych pierogów robić w huk dla całej rodziny. No bo jak robię pierogi, to i dam babci, i dam mamie na święta, niech mają. I nam dam, nam też dam. Także dobra, teraz właśnie Leclerc i potem na szczepienie. Mówię, no dzisiaj po prostu szczepieniowy dzień. Moje dzieci nie były w Anglii szczepione na gruźlicę. Przychodni stwierdzili, że muszą nadrobić te szczepienia. Niestety muszę urwać Kaja o 14 z przedszkola, gdzie ja go zawsze odbieram o 5. Tyle godzin w domu. Mam nadzieję, że do tego czasu te bombki powiesili na tych choinkach. Wiecie co? Z tej chusty te takie frędzle wychodzą i ciągle mi wchodzą albo w oczy, a spodnie tam tak oblezione. Chyba ją wrzucę do prania. Mam nadzieję, że to wyjdzie, rozejdzie, bo po każdym chodzeniu z tą chustą po prostu czuję, że w oczach mam te takie małe pierdołki. Jak nie zejdzie, to powiem Wam, że będę bardzo, bardzo, bardzo disappointed. Będę bardzo zawiedziona. Pies zaszczepiony. Dostaliśmy takie serduszko, że jest zaszczepiony na wściekliznę. Tutaj numer i tutaj numer, gdzie można szukać właściciela psa. Także przypnę mu to do obroży później. Będzie z serduszkiem biegał. How cute! I tak widzę. O, widzę, że tutaj mi koleżanki nagrywają wiadomości, bo jest taka sprawa, że no już te badania wszystkie porobiłam, ponieważ były bardzo potrzebne do tego, abyśmy mogły w sobotę, dzisiaj jest czwartek, abyśmy mogły w sobotę wejść na szpital, tak? Mamy zadania praktyczne, takie praktyki, prace techniczne i żebyśmy mogli wejść na szpital. Potrzebne były właśnie nam badania kału na salmonelle i szagi, 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 cokolwiek to było. Plus do tego potrzebne nam jest wymaz z nosa na Marsa, jak ja to mówię, który trwa tylko miesiąc, więc jeżeli nie uda nam się przez tego COVID-a wejść teraz na zajęcia praktyczne, to będziemy musieli iść, bulić i robić jeszcze raz wymazy. Na to jestem mega zła, bo mogli nam powiedzieć albo robić, albo nie robić, ale oni twierdzą, że sytuacja zmienia się dynamicznie i nigdy nie można przewidzieć. Kazali nam zrobić, musiałam iść do laboratorium, zapłacić z własnej kieszeni, przeżyć grzebanie w nosie wielkim patykiem, potem odbierać te wyniki. No i one trwają tylko miesiąc, niestety. To są chyba na gronkowca, czy na coś takiego. I no niestety, jeżeli teraz w sobotę nam się nie uda wejść,
to następne zajęcia nie wiadomo kiedy będą, więc nie wiadomo czy nie będzie trzeba robić jeszcze raz tego wymazu, co jest mega nieprzyjemne. No ale dzisiaj miała się kontaktować nasza starościna z panią kardiolog na oddziale kardiologicznym w Elblągu. No i się skontaktowała, na co pani kardiolog jej powiedziała, że na oddziale, na którym mamy odbyć lekcje, praktyki, zajęcia szkolne, bo to jeszcze nie są te praktyki, które ja muszę sobie sama załatwić, 120 godzin, gdzie też nie chcą mnie nigdzie przyjąć, bo wszędzie COVID, więc z tym też jest problem, ale to na razie odłóżmy na bok, na razie mam zajęcia zlecone przez szkołę, które mam odbyć w szpitalu i pani powiedziała, że u nich na oddziale znalazł się COVID wczoraj, także mają COVID-a, ale może jej zrobią wymaz, jeżeli jej zrobią wymaz i wyjdzie, że jest negatywna, to nas weźmie pojutrze, a jeżeli jej nie zrobią wymazu, to żeby dzwonić i ona się zastanowi. No halo, skoro tam mają wszyscy, znaczy nie wszyscy, no skoro na ich oddziale tego COVID-a odkryli, no to ona może przychodzić bezobjawowo, a mimo to bez testu nas weźmie. No, jakaś głupota, dziewczyny tutaj się teraz burzą i w ogóle żadna nie chce, każda ma rodziny, dzieci, zaraz święta, będziemy się z najbliższymi widzieć, także będziemy potencjalnym zagrożeniem dla naszych przyszłych babć. Dla naszych przyszłych babć. Uff, no ja nie wiem, moja przyszła babcia, moja obecna babcia, mogę być dla niej zagrożeniem, więc no nie wiem jak to wszystko rozwiążą, ale przyznam szczerze, że nie podoba mi się pomysł, mimo że już zrobiłam te badania i za nie zapłaciłam i przepadną, mogę je sobie teraz powiesić na choinkę, to mimo te, że badania zrobiłam, wolałabym zrobić je jeszcze raz, one kosztują 30 zł, jeszcze raz dać sobie tego patyka w nos wsadzić, niż po prostu być potencjalnym zagrożeniem dla mojej mamy, czy mojej babci, czy dziadków, czy no dla kogokolwiek z mojej najbliższej rodziny, no bo będziemy spędzać razem święta, a ja będę teraz odbywała lekcje na oddziale, w którym panuje COVID. Hello! Mimo, że już miałam, jest duża szansa, że mogę go złapać jeszcze raz, dlatego, że te wirusy modyfikują się, zmieniają, mutują i mogę teraz złapać na przykład tego wirusa, bo ja miałam tego rozwolnieniowego, ale mogę złapać teraz wirusa właśnie z tym duszeniem się i będzie mi potrzebny respirator, także strach, strach. Dobra, bo ja się tutaj rozgadałam, miałam tylko szybko napomknąć, bo przecież się śpieszę, nie? Jest 12, a muszę jeszcze ogarniać świat. Miałam w ogóle dzisiaj czwartek, czyli mój dzień nagrywania ASMR-a, więc jeżeli jutro coś lub ktoś pokrzyżuje moje plany, no to ASMR-a niestety w niedzielę nie będzie. No niestety, takie jest życie. Czwartki to są moim dniem nagraniowym. Jeżeli coś akurat mi w czwartek wyskoczy, no to dupa, mówiąc bardzo kolokwialnie i odnośnie do całej sytuacji. Wpadłam dopiero do domu, wszędzie nieogar pośniadaniowy, bo tak naprawdę nie miałam czasu. I tak zaraz muszę lecieć po Kaja, odebrać go szybciej z przedszkola, będzie bardzo niezadowolony. Jeżeli ja go odbieram szybciej niż o 5, to on do mnie zawsze mówi: mama, dlaczego tak szybko? No bo on się w domu z nami nudzi, a tam ma tyle kolegów, wariuje, jest w siódmym niebie. Więc zobaczymy, może będzie chciał po szczepieniu jeszcze wrócić. No i co, i pojechałam do Leclerca po stolnicę do ciasta, tak? Rozwijaną, silikonową. Nie było, były same drewniane. Nie wiem, gazetka kłamie, gazetki kłamią, ale zobaczcie, co kupiłam pięknego. Ja powinnam, w ogóle powinni mnie gdzieś zamknąć. Czy ja nie mówiłam wam w ostatnim vlogu, że u mnie choinka nie będzie tematyczna, nie będzie biurowa, nie będzie jednokolorowa, bo u mnie choinką rządzą dzieci, ubierają je ją według swojej fantazji, widzimisię i upodobania, ale postanowiłam im troszeczkę pomóc. Owszem, będą ubierały z dostępnych materiałów, no ale postanowiłam dokupić troszeczkę więcej materiałów białoróżowych, bo mi się bardzo właśnie podobają teraz białoróżowe choinki. Zobaczcie, jaki ten skrzaćk jest w ogóle cudowny i to są po prostu w Leclerku przepiękne są ozdoby choinkowe. Ja byłam w totalnym szoku. Tutaj mam dwie takie masiupeńkie bombeczki, zobaczcie, białe w środku z takim ala śniegiem i one jeszcze sobie świecą, zmieniają kolory, także fajnie, taka będzie, no niebieska jak fajnie, takie LED-owe światełka w środku
świecące, bardzo fajne. Kilka bombek wersji nietłukącej się, właśnie biało-różowej. One są takie troszeczkę jakby posypane cukrem, tak mi się kojarzy. Niestety wersja nietłukąca, bo u mnie rządzi Kai, kot, no a przede wszystkim pies. I tutaj w ogóle zastanawiamy się, jak to wszystko, w ogóle mnie nie widać, muszę tak stanąć, jak to wszystko ogarnąć. Bo ja jestem na 99,9% pewna, że jeżeli tylko przyniesiemy i postawimy choinkę w domu, pies od razu zacznie ją gryźć. Jak będziemy spać w nocy, na pewno ją przewróci, ponieważ jak on już tylko widzi patyka czy jakieś gałęzie, to po prostu się trzęsie, żeby natychmiast to zniszczyć, zgryźć, zdewastować. Więc przypuszczam, że czeka nas taki właśnie impost. Nie do mnie. Dlaczego? Czeka naszą choinkę taki los, więc prawdopodobnie kupimy małą, mniejszą choinkę i postawimy ją w salonie na tym moim kwietniku, na tym stoliku, gdzie stoją wszystkie kwiaty, albo gdzieś właśnie wyżej, żeby nie miał dostępu, ale to i tak nie daje nam gwarancji, że on, czując ten zew natury, ten zapach żywego drzewka, bo my zawsze żywe, nieważne czy małe, czy duże, zawsze żywe, czy czując ten zapach natury, po prostu nie wpadnie mu do pały, podskoczyć i pociągnąć czy za choinkę, dlatego się boję bardzo. Kiedy ma się dzieci, psy, koty, zostańmy przy takich, chociaż te są chyba szklane, czy nie są szklane? Bombka szklana, tak. Nagadała się tyle, że bombki te dmuchane plastikowe są lepsze niż szklane, po czym wyciąga bombkę szklaną. No tak. Kilka szklanych też mam, zobaczcie. Tak mnie coś wzięło właśnie na te przezroczyste i białe. Tutaj jeszcze takie mniejsze, różowe też te, bo tutaj były większe, mniejsze. Tak, żeby troszeczkę było tego różu i troszeczkę białego. No to raczej na choinkę nie pójdzie, chociaż kto wie, czy to nie pójdzie na choinkę. Chociaż on jakoś nigdy nie wykazywał zbytnio zainteresowania. Ale w towarzystwie, w dobrym towarzystwie psa, kto wie, co mi wpadnie do głowy. Ta, zobaczcie, jaka przepiękna. Ona jest taka złoto-różowa z takim puszkiem. Bardzo ładnie wygląda. Na żywca, nie wiem jak w aparacie. Kolejna szklana bombka. Biała. Ale mnie wzięło na te białe. Ja po prostu, wiecie co, ja jeszcze na koniec z koszyka wykładałam, bo tak, ta mi się podoba, ta mi się podoba, to wezmę, ta będzie pasowała, to dostałam po prostu wariacji. Tutaj takie kołowrotek razem ze śniegiem świecącym w ciemności, bo wczoraj jak Kai przyklejał te choinki żelkowe na szybę, zastanawiał się, czy one będą świecić w ciemności, nie wiadomo, że nie będą, kurczę, ciągle mnie nie widać. Więc tym razem kupiłam mu śnieg, ciekawe czy faktycznie będzie świecił i będziemy robić okna. Kolejna super zabawa dla dzieciaków i kolejne bombki, no jak też taka, ona jest taka troszeczkę tęczowa, wygląda jak te bańki takie dmuchane z płynu i też z takim puszkiem, oczywiście biało przezroczysta z lekkim pobłyskiem tęczy. No i z takim hawcikiem, też biała, z perełką, nie wiem czy widać, bo takie przezroczyste, aparat nie chce koniecznie ostrzyć, także tak, i to, aha, i jeszcze taką drewnianą białą zawieszkę na choinkę i myślę, że w tym roku i Pawełek uwielbiam, uwielbiam to duo, to jest karmelowe, czekoladowe. Uwielbiam. W ogóle Pawełki kocham i uwielbiam. Kiedyś one chyba były za moich czasów sprzedawane pod nazwą teatralny, o ile dobrze pamiętam. Zaraz dostaniesz żreć. Wszyscy żreć. I pamiętam, że to było ulubione mojej mamy. Ja zawsze się dziwiłam, czemu jej smakują, bo one mają taki adwokatowo-alkoholowy posmak. Teraz jedne z moich ulubionych. Także to jest moje śniadanie i jeszcze poranna niedopita kawa, czyli jakby nie było, wpadłam na kawę. Jakby nie było, jestem, wpadłam na kawę. Pies zaszczepiony na wściekliznę.
daj, wezmę gryza, bo ja też już padam. One ładnie wyglądają. I w środku mają pyszne nadzienie, takie troszeczkę czekoladowe, troszeczkę adwokatowe. Bomba. Dobra, teraz ty jeść i dzieci na szczepienie. Ciebie wywiozłam, teraz dzieci. No i te bobki z powrotem popakuję, bo jak mi to wpadnie, chłastra. I w tym roku myślę, że zakup bombek mam już z głowy, no bo co roku zawsze coś, a co roku też zawsze coś się zbije. Plus, nie wiem czy w Polsce po świętach są wyprzedaże bombek. W Anglii zawsze, jak już się kończyły święta, no to zawsze, czy w styczniu, na początku stycznia, zawsze wszystkie bombki i ozdoby świąteczne były za grosze i zawsze kupowałam coś na przyszłe święta. Mam nawet teraz, widziałam, popakowane jeszcze z metkami, które zakupiłam na wyprzedażach. Ciekawe, czy w Polsce tak robią, fajnie by było. To może coś fajnego jeszcze by się dokupiło. No. Dobra, lecę dalej z tym dniem. Pół do drugiej. Jezus Marian! No, już cała chata wyszczepiona. Jakby co? Wszyscy wyszczepieni. Masakra. Przyznam, że dzieciaki były odważne. Robert w ogóle dostał dwie, bo byli oni szczepieni na gruźlicę. I Robert nie dostał trzeciej dawki na żółtaczkę typu B, więc dostał dzisiaj dwie szczepionki. No i potem oczywiście za ich dzielniactwo trzeba było im sprawić nagrodę, nie? Więc wycieczka do Biedry, wybrali sobie jakieś tam czekoladki, coś słodkiego. Nagrodę, że byli dzielni. A teraz, uwaga, wielki przełom w życiu Roberta. Ja to zawsze potrafię dobre tło dobrać. Wielki przełom w życiu Roberta. Słuchajcie, Robert jedzie do babci autobusem. Po raz pierwszy w życiu jedzie autobusem. Takim autobusem komunikacji miejskiej. Po raz pierwszy jedzie sam. Pojechał do babci, bo potrzebuje guziki. Słuchajcie, na technice się pani od techniki uczepiła guzików. Muszą być guziki. Szukałam guzików, szukałam, nie znalazłam w domu ani żeby odpróć, ani nie ma, ani w żadnej Biedrze. Nigdzie nie mogłam upolować guzików, więc guzików nie ma. Mówię, spytaj pani na technice, czy może być coś innego niż guzik. No chociaż zamek błyskawiczny, to już szybciej gdzieś wypruje. Ale nie, muszą być guziki, to są pałe. Ma teraz do piątku, czyli do jutra, czas na ogarnięcie guzików. Dzwonię do mamy. Mamo, masz guziki? Tak, tak, na pewno się guziki znajdą. Gdzieś tam odpruję od rzeczy, których już się nie nosi. Na pewno są. Wczoraj dzwonię do mamy. O, no, chcę wyjść. Mamo, mamo, czy masz te guziki? No i mama powiedziała, że nie. Nie ma. Szukała. Ale niestety, no nie znalazła żadnych guzików i zadała temat koleżankom w pracy. Także dzisiaj koleżanki mamy z pracy naniosły jej guzików. Więc mama długi dzwoni, mam guziki, mam guziki. No i Robert pojechał autobusem. Sprawdziłam, o której ma. Poszedł na przystanek, kupił sobie bilet. Przed chwilą do niego dzwoniłam, siedzi w autobusie. Policzyłam mu liczbę przystanków w razie jakby nie był pewny, gdzie wysiąść, bo no jeszcze tak dobrze miasta nie zna, bo no nawet roku tutaj nie mieszkamy. Ale to jeździ samochodem ze mną, więc mniej więcej kojarzy okolice babci. Przystanki ma policzone. Jedyne co się może stać, to że skończy na pętli, z której go odbiorę, bo właśnie się zbieramy i też jedziemy do babci, już go stamtąd odbiorę z tymi guzikami i przywiozę do domu. Ale chciałam, żeby nauczył się samodzielności i ogarniania spraw samemu. Ja go od najmłodszych lat tego uczyłam. Robert potrafi sobie wszystko sam załatwić, wszystko ogarnąć, niczego się nie boi, nie krępuje, wszystko załatwi. Jeżeli na przykład chce coś wiedzieć lub coś załatwić, on podchodzi i grzecznie się kogoś pyta o pomoc. Także teraz też powiedziałam mu, żeby ewentualnie powiedział kierowcy, na którym chce wysiąść w przystanku, ale powiedział, że nie, że chce to zrobić sam. No cóż, no jakby w razie co ci nie wyszło, to nie wysiadaj byle gdzie, jedź do końca, aż cię pan wysadzi, zadzwoń do mnie
I ja po ciebie na tą pętlę zajadę. Pętla to jest chyba 4 czy 5 przystanków od mojej mamy, także niedaleko już. Także no, ja trzymam dla niego trzymam za niego kciuki. Przyznam szczerze, że no trochę się stresuję, no bo to jednak, wiecie, puściłam dziecko same autobusem. No on teraz będzie miał w styczniu za miesiąc 13 lat. Myślę, że to już jest taki wiek, że powinien umieć ogarnąć się w komunikacji miejskiej. Mamusia nie będzie go ciągle wszędzie wozić. Ma legitymację szkolną, niech z niej korzysta, nie? Na zniżki na autobus. No ale to też będzie dla niego duża szkoła wziąć i się odnaleźć w mieście, nie? W komunikacji. Mam nadzieję, że mu się uda. Znaczy ja wiem, że mu się uda. A my zbieramy się do mamy. Będzie tam jechał... Ile będzie jechał? 10 przystanków? Z pół godziny na pewno, nie? No ja samochodem jadę do mamy tak z 15 minut, jak nie ma świateł. Znaczy świateł korków. To tak 15 minut, no to ja myślę, że jemu to zajmie z pół godziny. Już wyjechał 10 minut temu, więc możemy się już ogarniać i zbierać. No, wyrodna matka kazała dziecku ogarnąć sobie autobus i pojechać po guziki. Nie, no żartuję, to wszystko jest lekcja po to, aby dziecko moje było samodzielne i odpowiedzialne. Idę nieodpowiedzialnego psa wpuścić. Kajuś, jedziemy do babci. Zbieramy się, no już jedziemy.